Siemano ludzie, w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 6. Trzeba następny odcinek lecieć i trzeba znowu poznać fabułę Leona. A, jeszcze mamy dużo przed sobą, ale już prawie drugi rozdział mamy już prawie w połowie, z tego co pamiętam. Dobra, ostatnim razem musieliśmy się dostać do katedry i właśnie się dostaliśmy do tego miejsca, gdzie no ludzie się ukrywają, widać z tego, się ukrywają. Ta tam ryczy bez przerwy, zbugowała się. No i teraz muszę coś znaleźć, jakąś ammo. Przydałoby się. Spray, jasne, że wezmę. Kurczę, poczekaj. Aha, musimy w tym miejscu zbierać statuetki, żeby otworzyć to przejście tu na środku. Tu jest tajne coś. Nie powiem co, więc... Poczekajcie, muszę za czegoś ustawić. O, dobra, jest. Musimy tak ustawić, żeby otworzyć to przejście. Nie będę wam zdradzał więcej, ponieważ... No, fabułę zdradzę i koniec. Dobra, Halenka, skacz na górę i tam szukaj. Nie pamiętam, co tam było, ale... Ty na pewno znajdziesz. Dobra. Amo nie mam, to sobie... Aha, ona mi te drabiny spuściła tutaj, dobra. Nie pamiętam, jak się... A, dobra, nie pamiętam. Chciałem jej okej powiedzieć, ale zapomniałem, co się mówi. A, podziękuj. Patrzcie na to, jak to wygląda. Super. A w kopie gracie w tą gierkę, bo ja grałem w kopie już. To mówię wam, zabawa jest świetna. A połączę. Trochę głupota, czy połączyłem, bo to nie potrzebnie, mógłbym poczekać. Ale kurczę, no przyda mi się. Dobra, idziemy. Może wezmę sobie. No nie wezmę sobie. Chcę grać uczciwie, bez... Tylko nic jeszcze nie odblokowałem. Więc... Oszczędzę sobie. No nie teraz, tylko roślinka zielona. Co za nadzielostwo. Dobra, przeładuj. Dobra, trudno, stało się. Ale to trzeba zejść się na dół, jest, ja nie chcę. Pierniczy to jeszcze zjeść się na dół. Nie wiem, czy tu trzeba było postawić statuetkę, ale zaraz sprawdzimy. Nothing. We must be missing something. The two motherly saints will reveal the path. Dwie trzeba zebrać, no dobra. Pamiętam już, o co chodziło. Czyli jakąś jedną minęliśmy. Ona chyba gdzieś tu była. Z tego, co pamiętam. Ale sprawdzimy wszystko. Najpierw chcę amunicję sobie pozbierać. Tu chyba nie trzeba było iść. Czy nie pamiętam. A, tu jest coś. A tu nic nie ma. Tu? Nie, tu też nie. Widzę coś przez to okno? Nie. Można wyjść w ogóle? Nie, też nie można. Kurczę, gdzie to była ta statuetka? Tutaj coś jest? Jest te skrzyneczki, które sobie weźmiemy. Bo oczywiście się przydadzą. Tu też nic nie ma. Ha, gdzie to może być? Kurczę, nie pamiętam. Nie wiem. Muszę się zastanowić. Nie, no na górę musimy, 100% na górze jakieś tam drzwi są i muszę zebrać, bo tu chyba nadal nic nie ma. Idziemy sobie na górę i zobaczymy jeszcze raz. Coś umknęło mi na górze. O, tu drzwi są, a ja oczywiście... A jeśli nie, no i tak. Tu mamy, będziemy mieć dwie statuetki, wtedy ona tam poleci i postawi drugą. Z tego co pamiętam. A dobra, mamy już. Jeszcze znacznie głupie miałem. I szukam statuetki. Dobra. Dobra, idź tam Leonka, Halenka, Leonka chciałem powiedzieć. Halenka, postaw drugą. A tam leci, patrzcie. Ciśnie tam ostro. Biegnie. Biegnij. Bo mi odcinek zjadasz. Jestem ciekaw, jak oni to równo położyli. To tam trzeba idealnie równo postawić. Za łatwo by poszło. Jakbyśmy od razu mogli tam wejść.
Let's go. A no i idziemy dalej, Helenka, idziemy. W tym części, w tym odcinku bardziej będzie zagadkowo. Zobaczcie dlaczego. Tu najlepiej właśnie grać z partnerem, bo jest epicka zabawa. Bardzo fajne. A, Helenka ma, ja zaraz będę miał. To jest akurat łatwe, jedno dopiero jest, arpuje jest coraz więcej. Dobra. Już nawet sami widzicie, że coraz więcej tu jest. Dobra, zaczynamy, Helenka. This is gonna get a little bit dicey. We don't have time for this crap. Jest tam. Gdzie teraz? No, dawać. You think this is gonna stop me? Just keep moving. Tu, spoko. Wouldn't want to miss out on all the fun. Mam cię, gnoju. Gdzie teraz? Cicho, ludzie, cicho. Tu. Kurde. Nie lubię takiego czegoś. Dobra jest. Sorry, że tak buchnąłem, ale musiałem. Aha. Musicie zrobić tak. I wam się otworzy. Prosta zagadka. Sorry, że nic nie mówiłem, ale musiałem się skupić. Dobra, lecimy dalej. Ten cień mi tak na początku przestraszył lekko. Aha, bo to z drugiej strony. Tu musicie nacelować. Nie wiem, czy to otworzyło coś. Aha, bo ona też musi. No idzie ona, czy nie? Aha, dobra. Jakiś pedofil mnie napadnie. Rej. Rej. Kurde, dobra. Już myślałem, że będą się ratować. Dobra. Pięknie. Madonna smutku. Dobra ludzie, już koniec tych zagadek. Już nie będę musiał skupiać. Okej, lecimy. Teraz dostaniemy fajny przedmiot. Teraz zobacz. Co tu? Aha, bo to on. Znaczy jakiś koleś. Ryj otwarty i... Kozaka zgrywa. Czekaj. Aha, ja już ogarniam, zobacz. Tu gdzieś powinno leżeć. Nie wiem, czy snajpera powinno leżeć, jak drugi raz przychodzę. Czyż ją po prostu mam? Chyba ją po prostu już mam. Znaczy, z drugiej strony ten leży, a nieważne. Po prostu musicie snajperę wziąć. Już mogę snajpery używać. I musicie po prostu
strzelać z dzwony. 5 dzwonów jest, jakby dobrze pamiętam. Ten, ten. A muszę przeładować. Ten na górze. Jest. 3. I jeszcze 2. I... minąłem jeden jakiś. Dobra. Jeden ominąłem i chyba wiem gdzie. Czy ja ominąłem co? Nie kojarzę gdzie ominąłem. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. To z tej może strony nie widzę tego. Nie, nic nie ma. Kurczę, ominąłem jakiś dzwon, nie wiem gdzie jest. Nie pamiętam. A dobra, widzę go. Tu się schował skubaniec. Dobra. 5 dzwonów, tak jak mówiłem, musicie uderzyć. Tak jak ja to zrobiłem. Trochę zapomniałem, gdzie on tam był, ale jakoś się udało. Druga statuetka. Ekstra. Dobra. Madonna rozpaczy jest znaleziona. I teraz zobaczycie. Co słyszałeś? A, ja już kojarzę, co to będzie. Zaraz wy też się przyglądacie, co to będzie. Chciałem zejść na dół, ale przecież muszę tutaj położyć Madonny. Dobra, teraz widzimy się po animacji, ludzie. Nie wiem, czy ta animacja będzie, ale chyba teraz, tak. Widzimy się zaraz. Raczej słyszymy. Moim zdaniem trochę też jest to... O, rozumiem, skutkało. Dla mnie to jest trochę głupie. Jakim cudem pod wpływem tego gazu oni się od razu zamieniają? Musi uważać ten gaz. Trochę mnie to daje dziwi. Ja tu strzelam snajpery teraz. Może to zadziała. Ale z tym... O kurde! Dobra. Wezmę sobie... A on żyje, ten koleś. Dobra, ammo, out. Dupsko go tam, dupsko go! O ty, uciekasz z kubańcu. Gdzie są zombiaki? No tu jest zombiak, dobra. Muszę je zabić, bo może wypadnie... O właśnie, to. A bez paniki. Panika już dawno była. Nie wiem czy... Nie, teraz jeszcze. Chciałem, że da się wszystkich uratować. Nigdy nie patrzyłem na to. Shotguna sobie weźmiemy. I ryj. Zobaczymy, czy coś dropnie z nich. To
moja wina, że nie giną? No co ja mam zrobić? No kurczę, ty okazałeś mi to otworzyć. Że na mnie tutaj zwala wszystko. Tam coś jest, kurde, muszę to iść pozbierać. Co to jest? Co to jest? Do snajpery. Okej, okay, może być. On żyje? On żyje, ten skubaniec. No patrzcie, to jest chore psychicznie. Dobra, pokupał cię. Gdzie jest ten koleś? On tam chodzi. Dobra. Tam padł, widzę. Upadł. Znaczy, dużo mi nie daje, bo on nie jest przy mnie. Co on tak na hita padł? Do śrutówy. Ole, ze 4 pociski na marny, matka. No nieraz bywa z tym zezem, o. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, uratuję ich. Spróbuję ich uratować, bo jestem ciekaw, co się stanie, jak uratuję, czy coś mi nam pomogą, czy nie. No kurde, po co podchodziłaś tam do niego? No kładź się w końcu! Nie wiem, czy to pada, czy nie? Czy ich nie uratowałem? Ale ich chyba się nie da uratować po prostu. Ryj! Szkoda mi tych kolesi, bo... Chciałem ich ratować po prostu, ale... Muszę apteczki użyć, bo kurczę jest źle. Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Leon, uciekaj, uciekaj! Jest! Udało się, hura! Granaty zawsze zapalające są najlepsze. Zawsze ich używam. Oj kurde, popadali mi wszyscy chyba tutaj ludzie. Nie tak poszło, jak chciałem. Karta klucz z podziemi. To na dół. Ktoś przeżył? Chyba nikt nie przeżył. A rypa cich. Dobra. Wchodzimy do tajnego... I już mogę zdradzić kompleksu. A kompleks chyba wiecie jak. Zobaczcie, co tam spotkamy lepiej. Dobra ludzie, w następnym już odcinku będziemy badać te podziemne laboratoria. Podziemne laboratorium. A w tym odcinku wam dziękuję. Trochę króciutki odcinek, ale wczoraj też był, więc chyba tam załatał tę dziurę w tym odcinku, więc do zobaczenia już za tydzień w sobotę. I co, trzymajcie się i do poniedziałku, do jutra. Hej, trzymajcie się.